Tadeusz Mocarski odebrał pióro Raginisa. To prestiżowe wyróżnienie za poemat o bohaterskiej obronie Reduty Wizna pod dowództwem kapitana Raginisa przyznało poecie Stowarzyszenie Wizna 1939 oraz Fundacja Honor Ojczyzna imienia majora Władysława Raginisa. A lekko mieli śmierć, przedwczesną, jak gdyby szli w głęboki sen, w kwitnący jasno w polu len i w wieczność. Nie wiem, czy państwo... Poemat powstał w latach 70. XX wieku, a przyczynkiem do jego napisania był konkurs ogłoszony z okazji kolejnej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. 17-zwrotkowy utwór w gronie 200 zgłoszonych prac zajął drugie miejsce. No, nosiłem się z zamiarem napisania już, ponieważ jestem tutaj rodakiem z tych stron. Maturę kończyłem w Jedwabnem, więc blisko tu mam rodzinę, w Wiźnie przyjeżdżałem na ryby kąpać się i historia też docierała do mnie jako do dziecka. Ale to nie takie proste. Coś tam kombinowałem w końcu, już w dorosłym moim życiu poetyckim, kiedy już stałem się literatem zawodowym, podjąłem ten temat. Przez lata poemat wielokrotnie był cytowany w trakcie różnych uroczystości związanych z walkami w rejonie Wizny. Podczas pogrzebu kapitana Władysława Raginisa i porucznika Stanisława Brykalskiego kilka strof przytoczył m.in. ówczesny prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusz Szymanowski. Miał wyjść ostatni. Ale w drzwiach nie było długo kapitana. I nagle jęknął las i piach, wstrząsnęło bunkrem, wybuchł granat. Pozostał wolny, tam, gdzie padł. Akurat poemat o bohaterskiej obronie Reduty Wizna pod dowództwem kapitana Raginisa, w zasadzie jego fragmenty, bardzo często sami cytowaliśmy, nie wiedząc, kto jest tym anonimowym autorem. Tymczasem okazało się, że nasz anonimowy autor mieszka w Warszawie i tak naprawdę wiceprezes naszego stowarzyszenia zna go osobiście, ale nie skojarzył, że to może być ta sama osoba. W związku z tym, kiedy dowiedzieliśmy się, że to jest właśnie autor naszego poematu, natychmiast podjęliśmy decyzję, żeby uhonorować pana Mocarskiego tym szczególnym wyróżnieniem. Dzięki takim osobom, dzięki takim ludziom żyje historia, pamięć nie umiera. Bo naród, który traci swoją historię, traci pamięć, właściwie już nie istnieje. Dlatego dzięki temu, że powstają takie utwory, ludzie, którzy nie musieli przeżywać tych trudnych czasów, tych tragicznych wydarzeń, mogą o nich pamiętać, a pamiętać po to, żeby widzieć, jak wielką cenę trzeba było zapłacić za wolność, którą dzisiaj możemy się cieszyć i jak ważne jest, żeby codziennie tej wolności bronić, i podejmować właściwe decyzje. Bardzo panu dziękuję. Pozwolę sobie tutaj odczytać podziękowanie dla pana Tadeusza Mocarskiego za zachowanie pamięci o żołnierzach polskich walczących w obronie Wizny we wrześniu 1939 roku i za budzenie patriotyzmu w poemacie o bohaterskiej obronie Reduty Wizna pod dowództwem kapitana Raginisa. Proszę państwa, ja chciałem tylko podziękować serdecznie i powiedzieć, że brak mi słów, ponieważ ta nagroda jest dramatyczna i powiedziałbym piorunująca. To jest naprawdę, nie wiem jak się oswoję, bo to nie tylko jest pióro, ale to jest i historia, i pamięć w tym piórze zawarta. Ja jako poeta muszę się jeszcze pomocować z tym tematem. Dziękuję bardzo. Jak przyznaje Szymanowski, pomysł nagrody zrodził się pod wpływem tego, co zostało znalezione podczas ekshumacji szczątków kapitana Raginisa. Wśród odnalezionych artefaktów znajdowało się wieczne pióro, Pelikan 101N. Przyznam, że nie było to proste, nie było to łatwe. Jesteśmy w kontakcie z grupą osób, do której zwróciliśmy się o renowację pióra Raginisa. I to oni pomogli nam znaleźć jedno, jedyne pióro w Polsce. Udało nam się do niego dotrzeć. Pióro Raginisa to nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Wizna 1939, a ufundowane przez Fundację Honor Ojczyzna imienia majora Władysława Raginisa. Jak przyznają fundatorzy, choć jest wielu kandydatów do otrzymania tej nagrody, to pióro Raginisa nie będzie przyznawane cyklicznie.